STS, Zakłady Bukmacherskie. Oficjalnym sponsorem Vive Tauron Kielce. Ultrazręcznik dzisiaj Mateusz Jachlewski, zawodnik, który najdłużej jest w Vive Tauron Kielce. Najdłużej w naszym klubie występuje. Mateusz, od którego roku? Od 2006, jest to mój, był teraz 11 sezon, więc najbliższy będzie 12. Jak sobie dobrze przypominam, wtedy trenerem Vive był Zbigniew Kuczyński. Tak, był przez... Przychodziłeś z Wybrzeża. Z AZS-u. Z AZS-u. Tak, nigdy nie grałem w Wybrzeżu. Wtedy Wybrzeże nie istniało. Tak, nie istniało, dokładnie. Zaczynamy, ultrazręczni, gramy o jak najlepsze miejsce dla Mateusza Jachlewskiego. Często zdarza ci się rzucać lewą ręką? Nie. Przyznam się, że nie pamiętam, kiedy rzuciłem bramkę. Nie przypomnę sobie, kiedy padło lewą ręką, więc... Lewa ręka, tak na dobrą sprawę, jest może do picia herbaty potrzebna. To dzisiaj spróbujemy rzucić do bramki. Masz 3 piłki. Za każdym razem, kiedy trafisz, rzucając lewą ręką z rogu boiska, jeden punkt wędruje na twoje konto. No dobra. Walczymy o 3. Bożej! Na bok. Przeciwko nam, przeciwko ręce, czyli mnie, bo mama, bo tata. Idzie. Jest pierwszy punkt i pierwsza bramka. No jakie, zobacz, pięknie. Jest udało. Drugi punkt. O! 9 metr boiska. 3 piłki dla siwego, 3 rzuty. Za każdą piłkę, która trafi w troszeczkę, dostajesz 2 punkty. Dużo, mało, dużo, mało. Dużo. Zaczynamy. Delikatnie za nisko. Próba druga. Otarło? Otarło. I próba numer 3. Też otarło. Dwa razy otarło. Raz delikatnie za nisko, ale 4 punkty. Tegoroczne mecze finałowe z Wisłą Płock wydaje się, że były zacięte, bardzo zacięte. Tak, nie było znaczącej przewagi, natomiast wygraliśmy obydwa mecze i to jest najważniejsze. Wygrywając nawet jedną bramką, najważniejsze jest zwycięstwo i to było nasz cel. Jak ci się podobał pierwszy sezon tej zawodowej Superligi? Chociażby ta zmiana w finale właśnie, że nie gracie 5 meczów, tylko 2. Powiem szczerze, że tak po sezonie mogę powiedzieć, że znacznie to ułatwiło drogę do wygrania mistrzostwa innym zespołem, ponieważ na przestrzeni na przykład 5 meczy w finale mało który zespół jest w stanie z nami nawiązać taką walkę, żeby wygrać 3 mecze. A tu są tylko 2 mecze, mecz i rewanż, liczą się bramki, więc na pewno jest to ta różnica, którą odczułem, że no nie jest tak do końca łatwo. Odczuwaliśmy też dużą pomoc z trybu. Tam właśnie idziemy do sektora kibiców. 3 piłki, 3 rzuty. Każda piłka, która trafia do siatki, to 2 punkty na twoje konto. Gotowy? Tak jest. Ręka już rozgrzana? Nie za bardzo. Z tej pozycji jeszcze chyba nigdy nie rzucałeś. No, to nie jest boisko, więc na pewno z trybun nie oddawaliśmy rzutów na bramkę, ale zobaczymy. Spróbujemy. Rzut numer 1. Dobrze leci. Jest! Jest! Brawo! Drugi rzut. Nie ma. Obok. Tym razem obok. I trzeci, ostatni. To jest trzeci. Dobrze leci! Tak dobra. Myślałem, byleby się odbiła w dobrym momencie tylko. Chodź, idziemy. Jesteśmy w polu 6 metrów. Teraz dość często bramkarze mają okazję, żeby rzucać na pustą bramkę. No tak, wszedł ten przepis, że nie trzeba być specjalnej koszulki, żeby zmienić się z bramkarzem, także wiele drużyn używa ten przepis, żeby wykorzystać przewagę w ataku. Ułatwiło to? Fajna to nowinka w przepisach? Czy... Myślę, że tak. Jest to coś fajnego i
jest szansa oczywiście, żeby mieć przewagę w ataku, ale też trzeba być bardzo ostrożnym, bo przy każdej zgubionej piłce bramkarz lub zawodnicy spora mają rzut na pustą bramkę, co nie jest do końca takie łatwe. Ale zaraz o tym się przekonamy. Mecz Paris Saint-Germain kontra Vardar, finał Ligi Mistrzów. Tam trener Serdar Rusić próbował chyba przy 3-4 akcjach uzyskać tą przewagę, wpuszczając zamiast bramkarza, zamiast Omajera kolejnego zawodnika. 7-6. Nie za ciasno wtedy? Myślę, że nie. Jeżeli jest to element przepracowany na treningu i zespół, zawodnicy oczywiście wiedzą, co mają robić, jaką zagrywkę i jak szukać akcji kończącej, to na pewno nie. Natomiast jeżeli nie przepracowali tego wcześniej, to może szybko się im to zemścić. No i wtedy bramkarz przyjmuje piłkę i tym samym w finale Ligi Mistrzów Szczerbik rzucił chyba tak 2 bramki. My zobaczymy, jak to zrobi Mateusz Jakelski. Mamy 3 próby. Rzut numer 1. Ja rzucam. Obok bramki. Rzut drugi. Idealnie, bezpośrednio. Za 1 punkt. I trzeci rzut. Obok. W kolejnej konkurencji to ty wybierasz, czy rzucasz za punkt 1, czy za punktów 2. Mniejsze otwory i większe otwory. Co będzie celował Mateusz Jaklewski? Dwójki. Dwójki. Z grubej rury. Precyzja tutaj musi być. Zaczynamy. Poprzeczka, nie ta konkurencja. Rzut drugi. Jest, 2 punkty. Super. I rzut trzeci. Idealnie. Przedostatnia konkurencja. Tym razem piłka jest na poprzeczce. Nie trafiamy w bramkę, nie trafiamy w dziury, nie trafiamy w poprzeczki, tylko trafiamy właśnie w piłkę. Jeśli ją zbijesz, bezpośrednio, 3 punkty wędrują na twoje konto. 3 takie próby, więc na maksa to aż 9 punktów. Okej. Rzut numer 1. Idealnie. Weź tą postaw, to jest tak uklejona gęco. Rzut numer 2. Jeszcze raz perfekcyjnie. I rzut numer 3. Czy będziemy mieli maksa? Czy będzie 9 punktów? Aguje! Rewelacja. Siwy, w jakim wieku pierwszy raz trafiłeś na trening piłki ręcznej? Był to w 4 klasie szkoły podstawowej. Na pierwszy trening zaprowadzili mnie rodzice do znajomego trenera. I spodobało się. Trener uznał, że się, można powiedzieć, tak nadam na piłkarza ręcznego i przeniosłem się do innej szkoły o profilu piłki ręcznej. To była szkoła na Zaspie w Gdańsku, szkoła numer 92. Wiem, że w takim wieku jeszcze nie ma przypisanych stricte pozycji, ale od początku, jak już było ustawianie w ataku pozycyjnym, to grałeś na skrzydle? Na wszystkich pozycjach, łącznie z bramką. I jak szło na bramce? Odbyłem tylko jeden trening od razu. Jak wróciłem do domu i pochwaliłem się tacie, że stałem na bramce, to zaraz powiedział, że mam z nim zejść. No i tak się skończyła kariera bramkarza Mateusza Jaklewskiego. Jesteśmy na środku boiska Hali Legionów. Za chwilkę zawiążemy ci oczy szalikiem. Będziemy kręcili się wokół piłki 10 razy i celowali na bramkę. Możesz w międzyczasie zrobić kilka kroków, zanim rzucisz, jeśli będziesz oczywiście wiedział, w którą stronę idziesz albo w stanie. Startujemy, zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. I tam się kręcić? To dalej. 9, ostatnie. 10. Uwaga, uwaga, uwaga.
A, ta, cyfra i mówię, jestem przodem do bramki, kurde. Stałeś idealnie przodem do bramki. Tak. Idealnie stałeś przodem do bramki. Jakbyś rzucił, nie tu, tylko tam, to byłoby 5 punktów. A tak to nie ma. Trzeba powiedzieć, że dobry błędnik. No. A gdzie ja rzucił? Gdzieś w okolicach? No tam, na... Nie, Dzidzia. Do prezesa rzuciłeś. A Dzidzia rzucił, no, tak jak jest flaga. Która konkurencja najtrudniejsza w ultrazęcznych? Rzut od kibiców i to teraz. Najłatwiejsza? Płachta. Mówiłeś, że nie rzucasz dobrze lewą ręką, a inaczej, że rzucasz rzadko lewą ręką. Uf. Tymczasem wkrętki dwie bez problemu. Przypadłeś? A może z drugiego skrzydła Mateusz Jaklewski też by doskonale rzucał? Tak, ale nie lewą ręką. Sezon 2017-2018. Ty pamiętasz wiele zmian w swojej karierze w Vive. Zawodnicy przychodzili, odchodzili. Tym razem przyjdzie trzech nowych zawodników. Blażniac, Mamić, Alex Dusiolajew. No tak jest. To są ogłoszone na ten sezon transfery i wydaje mi się, że to są ogromne wzmocnienia. U nas tak to, można powiedzieć, się zadziało, że każda pozycja... Piłka została... była pod nogą kamerzysty Piotrka, dlatego sekundkę się zawahaliśmy. U nas w klubie, tak ja to odbieram, że polityka jest transferowa prowadzona tak, że jeżeli jakiś zawodnik odchodzi, to na jego miejsce przychodzi zawodnik i wydaje mi się, że w tym momencie, gdzie odchodzi Tobias Reichmann, na jego miejsce przychodzi Blans Jans, to jest to, wydaje mi się, że porównywalnie dobry skrzydłowy, tylko że jeszcze młodszy, więc jeszcze może być jeszcze lepszy. No tutaj mamy jeszcze Alexa, który w tym roku wygrał Ligę Mistrzów, więc na pewno przyjdzie z chęcią obronić. Wywalczenia jeszcze raz tego trofeum. Może nawet inaczej, obronić tytuł w dwóch różnych klubach, jak zrobił to w tym roku Iwan Cupić. Dobra inspiracja. No tak jest, dokładnie. No i Mamić, który jest rozgrywającym, wysokim, dobrze broniącym, więc na pewno są to ogromne wzmocnienia naszej drużyny i w tym sezonie nadchodzącym na pewno będziemy jeszcze mocniejsi niż w tym sezonie. Cały sezon trenował, niemal cały sezon trenował z Wami też młody kołowy Bartek Bis. Powiedz mi, jak Ty oceniasz postępy, które on poczynił? Według mnie zrobił ogromną pracę na siłowni, to od razu widać, że łatwiej jest mu zrobić zasłonę, utrzymać ją, wywalczyć pozycję. Poprawił na pewno też jeszcze chwyt i rzut. No jest to młody zawodnik wychowany z naszego klubu. W mojej ocenie zrobił ogromne postępy i na pewno, jeżeli tak dalej by się rozwijał, będzie świetnym kołem. Mateusz, dzisiaj dopingował Ci Twój syn? Kiedyś piłka ręczna w przyszłości? Czy niekoniecznie, czy za wcześnie powiedzieć? Interesuje się piłką ręczną? Interesuje się piłką ręczną. Teraz na tym ostatnim meczu finałowym był na razie pierwszy raz na meczu, na żywo, więc... Przeżycia wielkie później? Oczywiście, tak, spodobało mu się to. Natomiast wszystkie mecze ogląda w telewizji razem z żoną. Ale myślę, że za wcześnie mówić o tym, jaką dyscyplinę obierze. Ja na przykład chciałbym oczywiście, żeby brał udział czynnie, tak? Żeby był jakimś sportowcem, żeby rozwijał się ruchowo, żeby grał w piłkę nożną, w piłkę ręczną, w siatkówkę, w koszykówkę, to wszystko, co tylko będzie miał ochotę. Tymczasem pokazuje, tato, zobacz, co robię. O, ja też od tego, czego zaczynałem. Każdy młody piłkarz ręczny kiedyś jest, ma w takiej karierze swój etap, że idzie na mecz seniorów i... Ja miałem i nie wstydzę się tego, bo to dla mnie jakby początek kariery i mojej wizyty na hali. Wtedy grała na ulicy Kołobrzeskiej na hali Spójnia Gdańsk i miałem możliwość wycierać parkiet po zawodnikach i było to dla mnie wtedy spełnienie marzeń i wydaje mi się, że jeżeli jakiś zawodnik zaczyna od takich małych rzeczy i docenia to, to na pewno będzie dla niego w przyszłości procentowe. Tak samo jest i teraz na meczach Vive. Zawodnicy młodzi, których widzicie po rogach boiska i którzy wycierają parkiet, to są właśnie grupy młodzieżowe naszego klubu. Mateusz, dziękuję ślicznie dziś za ultrazęcznych.
dobry wynik. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym sponsorem Vive Tauron Kielce.